kandydatów, ale program, z którego inni kandydaci dzisiaj pełnymi garściami czerpią do swoich programów nasze pomysły i nasze koncepcje rozwoju Kielc. Ale dzisiaj też jako pierwsi pokazujemy pełne listy do Rady Miasta drużyny Koalicji Obywatelskiej. To myślę, że jest potwierdzeniem tego, że nasze hasło ma rzeczywisty fakt. Jesteśmy gotowi na zmianę. Szanowni Państwo, każdy prezydent, menadżer jest silny zawsze siłą swojego zespołu. Ja dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu zespół, który będzie moim zapleczem w tych wyborach samorządowych. To zespół złożony z bardzo wielu ludzi różnych grup zawodowych, od ludzi kultury, prawników, samorządowców, społeczników, do ludzi prowadzących własną działalność gospodarczą. Pozwolicie Państwo, że przyjmiemy taką formułę, że będę przedstawiał jedynki liderów tych okręgów wyborczych. Oni z kolei zaprezentują te osoby, które mają właśnie na swoich listach. Okręg numer jeden, okręg, który obejmuje centrum, Sady, Szydłówek, Bocianek, reprezentuje i będzie jego liderem Agata Wojda. Agata Wojda, która Państwu jest znana jako świetny rzecznik wojewody, ale trzeba podkreślić, że jest radną dwóch kadencji, społecznikiem i przez ostatnie lata pełniła funkcję przewodniczącej Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Agatko, zapraszam Cię. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o okręg numer dwa, jest Karol Wilczyński, to jest prawnik, też społecznik. Karol jest wicedyrektorem wojewódzkiego ruchu drogowego, ośrodka wojewódzkiego ruchu drogowego. Oprócz tego pełni funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej i jest sekretarzem regionu Platformy Obywatelskiej. Okręg numer 3 to Katarzyna Zapała. Kasia ma 37 lat, ale trzeba podkreślić, że mimo tego młodego wieku jest bardzo doświadczoną radną. Katarzyna, to już Twoja trzecia kadencja w Radzie Miasta. Oprócz tego trzeba podkreślić, że też możemy śmiało powiedzieć, że nie tylko jest radną, ale też społecznikiem. Reprezentuje wiele organizacji pozarządowych, jest inicjatorką naprawdę bardzo wielu inicjatyw, które już się zapisały, można powiedzieć, w taką mapę wydarzeń kulturalnych i społecznych w naszym mieście. Okręg numer 4 to Arkadiusz Kubiet, 43 lata, ekonomista. Arek jest dzisiaj ekspertem od można powiedzieć, transportu, i to transportu wojewódzkiego, ponieważ pełni funkcję wicedyrektora, zarządu transportu w Urzędzie Marszałkowskim. I okręg numer 4, Marek Kowalski, który reprezentuje Nowoczesną, 31 lat, też młody człowiek, ekonomista. Dzisiaj pełni funkcję dyrektora biura poselskiego posła Adama Cyrańskiego. Oprócz tego mogę powiedzieć, że jest wielkim miłośnikiem sportu. Kiedyś półzawodowo grał w koszykówkę, dzisiaj można powiedzieć, że amatorsko, ale też bardzo zaangażowany w życie sportowe naszego miasta. Oddaję Wam głos, Agatka. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Ja zapraszam swoją drużynę do siebie. Kandydatów z okręgu numer 1. Bardzo Państwa proszę. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że wszyscy kandydaci, którzy znaleźli się na liście w okręgu numer 1, to osoby bardzo zakorzenione w tym okręgu, albo przez swoją działalność społeczną, albo przez swoje życie osobiste, które związali z tym okręgiem, często też przez życie zawodowe. To okręg bardzo specyficzny, który składa się z kilku kluczowych obszarów. Przede wszystkim to ścisłe śródmieście, które jest problemem ogólnomiejskim. Mamy wyremontowane centrum, ale to miejsce, które wymaga społecznej rewitalizacji. Ja osobiście razem ze Stowarzyszeniem Kieleckie Inwestycje bardzo mocno walczyłam o rewitalizację ulicy Bozentyńskiej. Udało nam się doprowadzić do tego, że powstał projekt, który będziemy chcieli w przyszłej kadencji realizować. Oprócz ścisłego śródmieścia to także na przykład Dolina Sinicy, która od wielu lat czeka na potrzebne inwestycje. Także w szufladzie w Urzędzie Miasta leży rozstrzygnięty projekt na zagospodarowanie częściowo Doliny Sinicy. Na najbliższej Komisji Ładu Przestrzennego będę chciała prosić członków komisji, żeby wnioskowali, żeby w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki właśnie na realizację tych dwóch inwestycji. Rewitalizację ulicy Bodzentyńskiej i rewitalizację pierwszego projektu z licznych inwestycji w Dolinie Sinicy, które powinny nastąpić. Ale to także osiedla mieszkaniowe, Sady, Bocianek i przede wszystkim Szydłówek. Który będzie naszym centralnym punktem zainteresowania. Chcemy z mieszkańcami Szydłówka, ze wspólnotami mieszkaniowymi zawrzeć
Porozumienie Obywatelskie i chcemy stworzyć specjalną mapę drogową inwestycji, wieloletnią inwestycji właśnie w to osiedle, które jest jednym z najbardziej zaniedbanych osiedli, wymaga pilnych interwencji infrastrukturalnych, ale też osiedle z ogromnym potencjałem. To są nasze priorytety na najbliższą kadencję. Mam ogromną przyjemność otwierać listę w okręgu numer 1, ale za mną stoi solidna drużyna. Na drugim miejscu znajduje się Monika Kowalczyk, która reprezentuje na naszej liście Partię Nowoczesna w ramach Koalicji Obywatelskiej. Monika dała się pewnie Państwu poznać z ostatnich działań społecznych, bardzo mocno zaangażowana w mieszkańców, którzy walczyli z ostatnim planem zagospodarowania, który miał ingerować w Dolinę Silnicy. Bardzo zaangażowany społecznik, ale też prawnik. Była nieodzowną pomocą dla wszystkich mieszkańców, którzy także z formalnego punktu widzenia musieli przygotować szereg dokumentów. Zawodowo pełni funkcję prezesa w jednej ze spółek kieleckich. Na trzecim miejscu Katarzyna Czech-Kruczek. Prawnik, posiada własną kancelarię prawną. Osoba z takim doświadczeniem i z takim zasobem wiedzy będzie bardzo potrzebna w Radzie Miasta. Państwo często przychodząc na sesję widzicie, że specjalistów od prawa często nam brakuje. Kasia reprezentuje kielecką rodzinę prawniczą z ogromnymi tradycjami. Na miejscu czwartym Wojciech Pakulski. Wojciech jest przedsiębiorcą, posiada własną agencję reklamową. Osoba, która od wielu lat boryka się z problemami, z jakimi borykają się w naszym mieście i w naszym kraju przedsiębiorcy. Na miejscu piątym Tomasz Nowak. Tomasz jest społecznikiem i on nas tak naprawdę zaprosił na pierwszy spacer, który odbyliśmy w ramach naszej kampanii wyborczej. I Tomasz dołożył bardzo wiele uwag i problemów właśnie pilnych interwencji na osiedlu Szydłówek. Tomasz reprezentuje wspólnotę mieszkaniową i przekazał nam wiele ciekawych inicjatyw, na bazie których będziemy chcieli realizować w przyszłej kadencji program dla Szydłówka. Na szóstym miejscu w okręgu numer 1 znajduje się pani Maria Werpachowska. Pani Maria Werpachowska dzisiaj jest nieobecna, przebywa z wnukami na urlopie. Natomiast to jest bardzo doświadczony przedsiębiorca z Kielc, posiada własną agencję nieruchomości. Pani Maria reprezentuje Komitet Obrony Demokracji. To jest przykład osoby, która w ostatnich latach poczuła bardzo dużą odpowiedzialność obywatelską i bardzo aktywnie działa na polu społecznym w naszym mieście. I siódemką na naszej liście jest pan Leszek Zieliński. Pan Leszek Zieliński, który reprezentuje Stronnictwo Demokratyczne, chyba najbardziej, mogę powiedzieć, z ogromną odpowiedzialnością, doświadczony samorządowiec, radny wielu kadencji, ale także wiceprezydent miasta Kielce przez prawie dekadę, który odpowiadał za działania infrastrukturalne. Myślę, że będzie dla nas bardzo dużym wsparciem merytorycznym. Szanowni Państwo, drużyna Koalicji Obywatelskiej okręgu numer 1. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Karolicik. Dzień dobry, szanowni Państwo. Z nieukrywaną dumą i satysfakcją mam dzisiaj przyjemność zaprezentować liderów, mogę powiedzieć, swoich środowisk na osiedlach Herby, Czarnów, Ślichowice, Dalni, Niewachlowie, czyli dzielnicy Kielc dość szerokiej i takiej, gdzie faktycznie do dzisiaj spotykamy się z sytuacjami, gdzie brak chodników, gdzie brak kanalizacji, gdzie faktycznie radni, którzy znają te problemy, radni, którzy są społecznikami, będą potrafili je rozwiązać. Szanowni Państwo, osoby, które prezentujemy dzisiaj na liście w okręgu numer 2, nie są celebrytami. Są to osoby, które na co dzień możemy spotkać na naszych osiedlach. Są to osoby zaangażowane w szereg inicjatyw społecznych. I kiedy mówimy o nich, że oni są społecznikami, faktycznie oni potrafią powiedzieć, jakie działania, w jakich stowarzyszeniach, w jakie inicjatywy się angażują. Dlatego nie są osobami znanymi tylko z tego, że wypowiadają się o nich media, tylko z tego, że są znane. Szanowni Państwo, mam przyjemność otworzyć listę w tym okręgu, jestem adwokatem. Mam nadzieję, że moje doświadczenie zawodowe, a także i samorządowe, bo i wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, będzie stanowiło wzmocnienie w Radzie Miasta, o ile ten mandat uda się zdobyć, a wierzę w to głęboko, że w tym okręgu zdobędziemy nie tylko jeden mandat. Miejsce drugie na naszej liście jest to Piotr Kopacz, obecny tutaj. Jest to prawnik, osoba zaangażowana w szereg inicjatyw społecznych, m.in. na osiedlu Ślichowice. Możecie go Państwo spotkać, czy też ja go spotykałem wielokrotnie, kiedy inicjował, jak również zbierał podpisy, chociażby w akcjach związanych z budżetem obywatelskim. Jeden z liderów Szlachetnej Paczki w naszym regionie, zaangażowany także w przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, czy też Akademię Nowoczesnego Patriotyzmu. To jedna z inicjatyw, które Piotr podejmował. Reprezentuje na naszej liście Komitet Nowoczesna.
miejsce trzecie na naszej liście to także osoba, którą Państwo na pewno doskonale znacie. Od wielu lat zaangażowana w działalność środowisk młodzieżowych w naszym mieście. To Patryk Cylara. Patryk jest radnym młodzieżowego sejmiku zainicjowanego w tym roku przez samorząd województwa świętokrzyskiego. Jest także osobą, która jest jednym z liderów opinii na osiedlu Czarnów. Założyła grupę Nowy Czarnów. Ta grupa wielokrotnie wypowiadała się na tematy bezpieczeństwa, jak również na tematy lokalne związane chociażby z zagospodarowaniem przestrzennym. Podejmował także liczne inicjatywy na rzecz budowy takich lokalnych miejsc, gdzie chociażby mieszkańcy mogliby spędzać czas wolny. Patryk Cylara, miejsce numer trzecie na naszej liście. Miejsce numer cztery na naszej liście, pani Ewelina Czekaj. Reprezentuje ona także Komitet Nowoczesna, jest osobą, która ma doświadczenie samorządowe, była radną tej kadencji aktualnej w Radzie Gminy Bieliny. Z wykształcenia jest pedagogiem, osobą, która jest bardzo aktywna na wielu polach i na pewno jej doświadczenie, które zdobyła, będąc radną tej kadencji w gminie Bieliny, będzie chciała wykorzystać właściwie dla mieszkańców naszego miasta. Osoba numer 5 na naszej liście to pani dr Mirosława Parlak. Nie jest dzisiaj obecna z uwagi na urlop. Pani dr Mirosława Parlak jest doktorem nauk społecznych, wykładowcą akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest to osoba, która jest zaangażowana w szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz zwierząt. Możemy ją spotkać na naszych osiedlach. Ja ją spotykam, kiedy to dokarmia zwierzęta, kiedy to podejmuje szereg inicjatyw na rzecz chociażby adopcji zwierząt bezdomnych. Jest bardzo aktywną działaczką stowarzyszenia Vox Animalium. Numer 5 na naszej liście to pan Bartosz Koziej. Bartosz Koziej, młody człowiek, socjolog, osoba zaangażowana w życie mediów społecznościowych. Jest to człowiek, który nie boi się wypowiadać odważnych opinii na temat funkcjonowania miasta. Osoba z doświadczeniem w pracy w Parlamencie Europejskim. Osoba, która podróżując po świecie, przewozi za każdym razem świetne pomysły na funkcjonowanie miast. Jest zwolennikiem idei Smart Cities, jest zwolennikiem tego, aby miasta rozwijały się w kierunku przyjaznym dla mieszkańców. Miejsce siódme na naszej liście, szanowni państwo, zamykają pani Ines Romaniec-Clark. Pani Ines Romaniec-Clark jest pedagogiem, nauczycielem, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży na osiedlu Ślichowice, bo uczyła języka angielskiego na tym osiedlu. Jest także, jak i pani dr Mirosława Parlak, zaangażowana w szereg inicjatyw na rzecz poprawy losu zwierząt. Niedawno adoptowała kolejne zwierzę ze schroniska, organizuje domy przejściowe dla zwierząt. Będzie na pewno osobą, która w tej kampanii, jak i wspólnie będziemy chcieli, przekazać szereg uwag na temat tego, w jaki sposób zwierzęta są traktowane, w jaki sposób można ulepszyć politykę miejską w tej dziedzinie. Dziękuję Państwu, to są kandydaci tego okręgu. Ja mam nadzieję, że pokażemy, bo to zespół młody, dynamiczny, naprawdę, który sprawdził się w szeregu inicjatyw lokalnych. Mam nadzieję, że pokażemy je, będziemy Państwa zapraszali w naszym okręgu na mniejsze konferencje, które będą dotyczyły już konkretnych spraw lokalnych. Myślę, że osiągniemy dobry wynik. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Katarzynę Zapałę. Dziękuję, zapraszam brygadę. Nasz zespół dzielnic północnych. Szanowni Państwo, dzielnice północne to przede wszystkim duże aglomeracje osiedlowe, które borykają się z licznymi problemami. Te problemy lekko się napiętrzają wtedy, kiedy trzeba prowadzić inwestycje łączące ze sobą różnych właścicieli ziemskich i stąd nasz główny postulat i zapewnienie pracy na rzecz takiego trójstronnego dialogu, który musi zaistnieć w ogóle w Kielcach, natomiast w dzielnicach północnych jest on konieczny. Pomiędzy miastem Kielce, pomiędzy spółdzielniami oraz coraz częściej już istniejącymi, ale pojawiającymi się wspólnotami. Tylko w ten sposób, w konkretnym dialogu jesteśmy w stanie przeciwdziałać brakom miejsc parkingowych, o czym wiemy, bo mieszkańcy cały czas je sygnalizują, inicjować powstawanie i ulepszanie istniejących placów zabaw dla dzieci, bo to też jest bolączka tych już z lekka starzejących się osiedli, ale potrzebujących tylko i wyłącznie pewnej rewitalizacji, nie tylko infrastrukturalnej, ale również społecznej. Okręg północny to przede wszystkim też przestrzeń domków jednorodzinnych, czyli tak zwanej zabudowy dywanowej.
to nie tylko te, które istnieją, ale ta dzielnica, która w sumie od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat nie może się doczekać realizacji, mówię tu o Dąbrowie 2. To jest jeden z lepiej przygotowanych planów zagospodarowania, świetnie wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniom okręgu północnego, natomiast przez 12 lat niezrealizowany, pomimo licznych i mocnego zaangażowania zarówno radnych naszego klubu, jak i urzędników, dziś wciąż stoimy w sytuacji, w której mieszkańcy, przyszli mieszkańcy tych terenów, a mam z nimi bezpośredni kontakt, decydują się na to, by wyprowadzić się z miasta Kielce. Jeżeli mówimy o tym, żeby zatrzymywać mieszkańców, musimy bardzo poważnie podejść do otwarcia tego terenu. Ten teren jest o tyle istotny, że odpowiada on również na zapotrzebowania północnych osiedli pod kątem przede wszystkim infrastruktury szkolno-przedszkolnej. Proszę Państwa, Dąbrowa oraz tereny wokół niej borykają się z problemem budynku dla szkoły, dla naszych dzieci już wiele lat i właśnie dzięki doprowadzeniu infrastruktury poprzez plan zagospodarowania Dąbrowy 2 oraz zainicjowania budowy tam szkoły możemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie nie tylko samej Dąbrowy 2, ale przede wszystkim całego północnego obszaru tego okręgu. Ten okręg to również niezwykły teren rekreacyjno-turystyczny. Tu kolejne wyzwanie to jest Zalew Kielecki. Szanowni Państwo, cieszymy się, że on dziś od wielu lat zresztą jest utleniany po to, żeby w konsekwencji był wykorzystywany również dla mieszkańców bardziej intensywnie. Natomiast tym generalnym problemem tego obszaru jest zaniedbanie ze strony miasta i fakt nieporadzenia sobie z wykupem terenów wokół, bo to jest pierwsza rzecz, którą należy wykonać, aby miasto mogło zarządzać i w perspektywie rozwijać tą przestrzeń rekreacyjno-turystycznie. Będąc przy tym obszarze, należy wspomnieć również o tym, że powinniśmy i w tej kadencji my zapewniamy, że to zrobimy. Otworzymy dialog z klubem Tęcza, bo jest to przestrzeń wyraźnie zaniedbana. Należy ich wesprzeć, nie tylko organizacyjnie, może i kreatywnie, natomiast na pewno należy z nimi, z klubem Tęcza, należy rozmawiać i pomóc im, by się rozwijali razem z Zalewem Kieleckim. To oczywiście też są przestrzenie, szanowni Państwo, które wymagają inwestycji infrastrukturalnych, drogowych. To są tereny takie jak ulica Peryferyjna Czesieje. To są przestrzenie ulicy Zagnańskiej, która jest konieczna do wykonania, by układ drogowy tej dzielnicy był sprawny i ułatwiał przejazdy pomiędzy osiedlami, ale to również jest połączenie ulicy Witosa, ulicy Radomskiej. Niezwykłe przestrzenie, które się otwierają przy ulicy Radomskiej, czyli przestrzenie w konsekwencji przeznaczone na prowadzenie przedsięwzięć nie tylko kulturalno-społecznych, ale również handlowych, czyli wschód ulicy Radomskiej, to również jest teren zaniedbany. O to wszystko będziemy zabiegać i to wszystko stawiamy sobie za cel w najbliższej kadencji Rady Miasta Kielce. Listę Koalicji Obywatelskiej otwiera moja skromna osoba, Kasia Zapała, natomiast razem ze mną silna brygada, gdzie w kolejności osoba na pozycji drugiej jest Izabela Jaros. Osoba, która prezentuje na naszych listach Komitet Obrony Demokracji, jedna z czołowych aktywistek opozycyjnych miasta Kielce. Dziś już na emeryturze, ale to wieloletnia główna księgowa. Osoba, która pełni funkcję prezesa emerytów i rencistów, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Przede wszystkim w naszej brygadzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo i politykę społeczną. Miejsce trzecie to Jakub Juszyński. Z wykształcenia geograf, ale dziś dla nas w Kielcach to przede wszystkim uznany w całej Polsce bloger. Człowiek, który sam osobiście wykreował już znany w całej Polsce event blogerski, Blog Talk. Dzięki niemu co roku z całej Polski zjeżdżają się do nas blogerzy. W ten sposób autentycznie i swoją osobą, i swoim działaniem promując miasto Kielce w całej Polsce. Na miejscu czwartym Sylwia Pikus. Dziś nieobecna z nami ze względu na urlop, natomiast to jest osoba, która po pierwsze jest ekonomistką, po drugie doświadczonym urzędnikiem, a dziś kobietą przedsiębiorczą, prowadzącą własną działalność gospodarczą. Na miejscu piątym Paweł Michalski. To jest politolog, człowiek o ogromnym doświadczeniu urzędniczym, specjalista w dziedzinie pozyskiwania
prowadzenia programów z dotacji Unii Europejskiej, ale również inicjator i były prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego. Na miejscu szóstym Łukasz Nowak, inżynier informatyk, osoba, która od lat wspiera działania lokalne, inicjatywy oddolne, jest członkiem Platformy Obywatelskiej, osoba, która przede wszystkim wykazuje się niezwykłą umiejętnością rozmowy i współpracy z mieszkańcami naszych osiedli, będzie nas wspierał szczególnie na osiedlu Świętokrzyskim. I na miejscu siódmym Milot Jakubowski. Inżynier, dziś zawodowo, ale przede wszystkim z pasji, związany z harcerstwem. Instruktor, opiekun w Chorągwi Kieleckiej naszej młodzieży, naszych młodych harcerzy i harcerek. Dzisiaj, przyznam, przybiegł niemalże do nas z obozu dla harcerzy, żeby być z nami. Szanowni Państwo, to jest pełna brygada okręgu numer 3 Koalicji Obywatelskiej. Po naszym spotkaniu, po głównych wystąpieniach zachęcamy do zadawania pytań czy uszczegółowienia informacji, które przekazaliśmy. Dziękuję. Bartłomiej Kubiel, zapraszamy. Lider okręgu numer 4. Dzień dobry Państwu. Kandydaci z okręgu numer 4, Barwinek, Bukówka, KSM, to przede wszystkim przedsiębiorcy, społecznicy, zaangażowani mocno w sprawy tutaj lokalne. Jeżeli chodzi o pozycję numer 2 na liście, to na liście numer 2 mamy panią dr Annę Myślińską, historyka sztuki, pracownika Muzeum Narodowego w Kielcach. Jeżeli chodzi o pozycję numer 3, to mamy pana Henryka Rumasa, inżyniera, człowieka przede wszystkim zaangażowanego społecznika w sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pozycja numer 4 to jest pani Grażyna Szkonter, to jest ekonomistka, również bardzo mocno zaangażowana w sprawy kobiet. Pozycja numer 5 to jest Łukasz Duraziński, przedsiębiorca, politolog, specjalista do spraw marketingu, dyrektor w firmie Cosimus, bezpartyjny. Jeżeli chodzi o pozycję numer 6, to jest pani Emilia Żukowska, młoda dziewczyna, przedsiębiorca, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek administracja i zarządzanie. Pozycja numer 7 to jest pan Michał Piasecki, tutaj stojący koło mnie, społecznik, działacz organizacji pozarządowych, dyrektor Biura Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej. Przede wszystkim zwracamy uwagę na problemy w okręgu numer 4 na osiedlu, przede wszystkim Barwinek. Niedopuszczalne dzisiaj jest to, aby na takich osiedlach jak Ostra Górka dzisiaj mieszkańcy nie mieli kanalizacji, nie mieli dociągniętego gazu. To samo jest poza granicami jeszcze Bukówki. Także to są wszystkie sprawy, którymi na pewno w najbliższym czasie się zajmiemy. Bardzo mocno tutaj też jesteśmy zaangażowani w sprawy związane z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi tutaj o drogi i o chodniki. Także tyle. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia kandydatów. Dziękujemy bardzo i zapraszamy lidera okręgu numer 5, Marka Kowalskiego. Jego drużyna. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. To tak, reprezentujemy okręg numer 5. To jest najbardziej, największy okręg ze wszystkich, które mamy w okręgu do Rady Miasta. I co będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli zadbać w tym okręgu o takie drobne, prozaiczne sprawy jak dziura w drodze, plac zabaw czy wybudowanie przejazdu dla autobusów, żeby były mniejsze korki, ale co jest według mnie istotne, to będziemy chcieli zadbać o coś, czego w naszym mieście brakuje, to brakuje na wszystkich osiedlach, ale tam jak najbardziej w okręgu piątym też. To jest podejście społeczne i obywatelskie. Będziemy chcieli, żeby nasi mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co się dzieje u nich w regionie, większy wpływ na to, co się dzieje w mieście, bo tylko tak będziemy w stanie stworzyć społeczeństwo obywatelskie. I teraz tak, po kolei mamy tutaj reprezentantów, niestety jest nas trochę mało, ponieważ jeszcze jest sezon wakacyjny, ale mamy przedstawicieli wszystkich regionów, osiedli, tak naprawdę całego okręgu piątego, który jest, to jest Podkarczówka, Białogon, część centrum, Posłowice. Dlatego zacznę od dwójki. Dwójka to jest Michał Braun. Michał Braun jest wiceprezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, a także członkiem gabinetu cieni do spraw organizacji pozarządowych.
Numer 3 to pani doktor Izabela Rycerska. Pani doktor jest jest dziekanem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, a także wykładowczynią w Kielcach na Wyższej Szkole Akademii Prawa. Numer 4 to pan Andrzej Petrus. Pan Andrzej będzie reprezentował Białogon. To jest politolog z wykształcenia, przedsiębiorca, a także działacz społeczny, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Nasza Grabina, które reprezentuje interesy mieszkańców tego rejonu. Współorganizator wielu akcji społecznych na rzecz lokalnej społeczności, bezpartyjnych. Numer 5 to Paweł Wałdon, to jest przedsiębiorca z Posłowic, reprezentujący Platformę Obywatelską. Numer 6 to jest pani Beata Surdyk. Pani Beata jest z Podkarczówki, pani Beata jest fizjoterapeutką, która działa na rzecz lokalnej społeczności poprzez akcje ochrony środowiska i walki ze smogiem. Jest bardzo aktywna w tej kwestii na swoim podwórku. I numer 7 to pani Kamila Wojda. Pani Kamila jest polonistką, pedagogiem, pisze podręczniki szkolne, jest współautorką Wielkiego Słownika Języka Polskiego. To całkiem spore osiągnięcie, a także była zaangażowana w akcje społeczne w Regionalnym Centrum Wolontariatu, a także w Polskiej Akcji Humanitarnej. Obecnie doktorantka UJ. Pani Kamila reprezentuje Nowoczesną. Super, dziękujemy bardzo i teraz...